To był ostatni dzień na uzupełnienie przedświątecznych zapasów, zakup choinki czy wybór prezentów. Trwają finałowe przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Na opolskim targu tłumów brak. Zakupowa gorączka przynajmniej tu dobiegła końca, a do kupienia pozostały ostatnie elementy dekoracyjne. To jeszcze zostały nam światełka. Okazało się, że z zeszłego roku już nie domagają, także mamy światełka, mamy już wszystko. Świerk, taką na ozdobę. No i poza tym to pieczywo kupiłem. Karpia już mam. Kwiatki na urodziny dla żony i bułkę taką drożdżową i to wszystko chyba. Czyli rozumiem, że już te duże zakupy zrobione. Tak jest. Jesteśmy gotowi do świętowania. O ile choinka już ubrana, z centrum ogrodniczego Wozimku jeszcze dziś znikały ostatnie drzewka. Od kilku lat w domach królują przede wszystkim jodły kaukaskie. Świerkujący jest w odwrocie na rzecz właśnie jodły kaukaskiej. Niemniej dalej są klienci chętni na niego, są chętni, żeby mieć w salonie pachnącego, fajnego świerka. Ozdobionego tradycyjnie, najlepiej ręcznie malowanymi bombkami. Dużą popularnością cieszą się prace polskich artystów ludowych. Mamy bardzo szeroki asortyment, jeżeli chodzi o kolorystykę, ubarwienie. Część klientów lubi te tradycyjne kolory, czerwone, bordowe, złote, ale są też tacy klienci, którzy po prostu szukają czegoś innego. Czerń, białe, bardzo dużą popularnością też się cieszą. Na dobę przed Wigilią Świąt Bożego Narodzenia największe zamieszanie panuje tradycyjnie w kuchni. W niektórych domach barszcz, gdzie indziej grzybowa. W domu Marii Kwiecińskiej je się tradycyjną zupę rybną, groch z kapustą i śląską makówkę. Makówka jest najstarszym potrawą. Makówkę robili już ludzie, nawet ci najbiedniejsi. Oni mieli tylko makówkę, śledź i kartofel. I to była Wigilia. A dzisiaj słyszymy, że mają 12 potraw. No ja bym nie zliczyła i nigdyśmy w domu nie mieli. Nigdy, dlatego że człowiek nie jest w stanie tego jeść wszystkiego. Zanim jednak zdamy sobie sprawę z tego, że potraw znów jest za dużo, zawsze coś jeszcze trzeba dokupić. Średnio 1490 zł wydadzą Polacy na organizację świąt w tym roku, z czego ponad 560 pochłoną prezenty. Oblężenie centrów handlowych trwa więc do samego końca. Wszystko po to, by od jutra móc cieszyć się spokojem i rodzinną atmosferą. Zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia, to jest najważniejsze. Katarzyna Polaczek, Kurier Opolski.